Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy, słuchaczki w nowym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie, bo moją gościnią jest Martyna Zastawna, której przyglądam się z przerwami już od dobrych kilku lat, a teraz mam pretekst pod tytułem podcast, żeby zapytać o to wszystko, co mnie w tej jej działalności bardzo różnorodnej ciekawi, więc cześć Martyno. Cześć, cześć, ja bardzo dziękuję za zaproszenie, bo jeszcze tego nie powiedziałam, więc również wszystkich witam. Bardzo mi miło Cię dzisiaj widzieć i chciałabym, żebyśmy zaczęły od tego, żebyś powiedziała w kilku słowach o tym, co robisz, bo może nie wszyscy jeszcze wiedzą, a tych działalności jest trochę, więc najlepiej pewnie jak sama o tym opowiesz. Tak, zgadza się, robię sporo rzeczy, trochę już mi brakuje czasu. Przede wszystkim zajmuję się wash od prawie już 6 lat. Jest to firma, która zajmuje się czyszczeniem, naprawą, odnową butów. Od ponad pół roku razem z Anią Domin, Jadą Gruszką prowadzę kolektyw marketingu odpowiedzialnego społecznie o nazwie Szepczum. I jeszcze raz na 2-3 miesiące prowadzę wykłady na kilku uczelniach ze społecznej odpowiedzialności biznesu. I myślę, że to są takie trzy główne zajęcia. Jak jeszcze dodamy do tego, że jesteś tak po prostu bezczelnie młoda, to robi się z tego naprawdę taka kobieta żyleta. Więc patrzę, wiesz, trochę jak taka starsza pani z po prostu z podziwem na to, co robisz, ale pewnie będziemy o tym opowiadać, że to nie jest tak, wiesz, różowo jak w tych serialach Girls Boss albo w innych, są dołki i górki i dlatego najpierw zawinę do tej działalności, na której, no tak myślę, trochę wypłynęłaś medialnie, chociaż to, tak jak powiemy później, to nie była taka fala, która się zrobiła sama, tylko ciężko na nią zapracowałaś. Czyli chciałam zapytać o Wash. Założyłaś firmę w 2015 roku, jako naprawdę młoda dziewczyna. No i nie tylko ratujesz buty. Spojrzałam wczoraj na twoje stories, gdzie mówiłaś, że zliczasz je, bo lubisz, więc to jest już ponad 60, to są ponad 62 tysiące uratowanych, odnowionych par butów, po prostu wow. Ale nie tylko te buty ratujesz, ratujesz upadające zakłady szewskie, więc jest tutaj cały ten splendor przywracany rzemiosłu. No i tak jakby przy okazji, tutaj daję cudzysłów, wydaje mi się, że ratujesz świat, więc chciałam Cię zapytać o to Twoje dlaczego, skąd ten pomysł i no i jak to się zaczęło? Myślę, że to dlaczego gdzieś tam leży bardzo głęboko w mojej historii, chyba tak to mogę nazwać, ponieważ moja mama od dziecka bardzo mocno mi wpajała tą dobroć i szerzenie tej dobroci i pomoc innym, bo mama tylko jak mogła w ramach swojej działalności zawodowej czy prywatnej, to pomagała innym, ludziom, zwierzętom, jakimś inicjatywom, organizacjom, więc ja gdzieś tam miałam to bardzo mocno wpojone przez mamę, za co jej bardzo, bardzo dziękuję. I później ja bardzo szybko też zaczęłam pracować, bo miałam 19 lat, jak poszłam do swojej pierwszej pracy. I z jednej strony bardzo się cieszyłam, że tak szybko znalazłam pracę, ale z drugiej strony bardzo chciałam mieć własną firmę i gdzieś tam fascynowało mnie tworzenie nowych rzeczy i ja też jestem osobą, która ma pełno pomysłów i jestem taka, cały czas chciałabym działać, więc pewnie też dlatego robię tyle rzeczy. I więc w połączeniu jeszcze z tym nazwijmy to dobrem wpojonym przez mamę, chciałam założyć firmę, która rzeczywiście będzie miała jakiś wpływ, pozytywny wpływ na społeczeństwo. I jeszcze jeden aspekt, który tutaj muszę dodać, bo od dzieciństwa właściwie fascynowała mnie ekologia. Nawet byłam w gimnazjum w klasie ekologicznej, którą też moja mama znalazła gdzieś tam w Warszawie, więc te wszystko połączenie tych rzeczy, no i oczywiście mody, Boże, tak to cały czas mogę dodawać, coś się tam nie łączy, ale moda mnie też absolutnie fascynuje, też od dziecka i to sprawiło, że ten bodziec, o którym zaraz opowiem, przerodził się w biznes, a mianowicie tym bodźcem do założenia firmy były brudne buty, które wyjęłam z szafy.
i gdzieś tam łącząc te fakty i też sprawdzając, że nie ma takich miejsc, gdzie można buty naprawić można, ale gdzie nie można było ich wyczyścić, odnowić i przywrócić je do życia. Biorąc też pod uwagę te wartości, o których w 2015 roku naprawdę nikt nie mówił, a które gdzieś tam mnie fascynowały, czyli zero waste, less waste, generalnie tematy takie prośrodowiskowe, ekologiczne. No i buty, które uwielbiam. I doszło do tego jeszcze aspekt ochrony rzemiosła, bo ja sobie zupełnie nie zdawałam sprawy z tego, że rzeczywiście jest to rzemiosło, które wymiera. Ja też nie korzystałam, teraz się wstyd przyznać, ale ja naprawdę nie korzystałam z usług szewskich. Zanosiłam buty mamie, a mama je zanosiła do szewca, bo ja nie miałam pojęcia, gdzie taki szewc jest i gdzie można go znaleźć. Też wpisując w internet to było problematyczne, więc jak się przyjrzałam bardziej temu tematowi, to stwierdziłam, że rzeczywiście jest to fantastyczne rzemiosło, zresztą jedno z pierwszych na świecie. No i że jeżeli ja mogę jeszcze zrobić coś, aby to rzemiosło kultywować, nadać im jakiś nowy wymiar i sprawić, żeby przetrwało, no to jest to, to są fantastyczne wartości, więc spróbuję i może się uda. Mhm. Tak sobie myślę, że bardzo wiele takich firm, o których potem czytamy, wiesz, w jakichś książkach opisujących takie kariery od zera do milionera, one powstały właśnie, tym bodźcem była jakaś potrzeba, której sam założycielka po prostu nie mógł zrealizować inaczej i wtedy wymyślił, że może nie jest sam na świecie z tym nierozwiązanym problemem, więc myślę, że to jest w ogóle też szczęście, jak się pewnie robi rzeczy, które się sklejają właśnie z wartościami i z jakimś takim przesłaniem, ale też wiem, że nie było tak od początku różowo. Do tego jeszcze dojdziemy, ale powiedz mi, dlaczego dzisiaj klienci, bo widzimy po tych tysiącach par, że wash rośnie, też te 6 lat to już jest taki moment w życiu biznesu, kiedy wiemy, że mówiąc wprost, zażarło, tak? Że to jest coś, co jest potrzebne, zresztą wash ma też wielu naśladowców, co myślę cieszy, bo jak jest dobry pomysł, to niech się niesie i pewnie na rynku starczy miejsca dla jeszcze kilku takich firm i przedsięwzięć. No ale właśnie chciałam Cię zapytać, dlaczego dzisiaj ludzie chcą naprawiać buty, skoro tak naprawdę przecież wszyscy naokoło mówią nam i te komunikaty są wszechobecne, że możemy z poziomu telefonu, kliknięcia, jeszcze zanim wstaniemy z łóżka, kupić nowe, ciągle nowe promocje i w zasadzie nie jest to coś, co musimy, wiesz, w teorii te zakłady pewnie i w praktyce pewnie dlatego upadały, że nam się, mówiąc wprost, nie opłacało tych butów naprawiać. To co się musiało stać, że jest inaczej i jak ty postrzegasz te intencje albo te potrzeby, które stoją za klientami? To nawiązując do tego stories, na które zaglądałaś, to rzeczywiście mnie fascynują statystyki, więc również prowadzimy od samego początku statystykę na temat tego, dlaczego klient zostawił buty w wash. I to też jest ciekawa obserwacja, bo w 2015 roku około 5% klientów zostawiało buty z powodów, powiedzmy, ekologicznych. Natomiast teraz jest to liczba aż 45%, więc ten wzrost jest ogromny, ale jest on też wynikiem mody, jaka zapanowała przez ostatnie 2 lata na tematy związane z ekologią, zero waste, więc ja też tym aspektem interesuję się oczywiście zawodowo, ale prywatnie mnie to też bardzo fascynuje. Takie podejście do tego, na ile rzeczywiście ktoś deklaruje, że jest ekologiczny, a na ile podejmuje działania i czy deklaruje, bo jest to po prostu modne i gdzieś tam wpisuje się w trendy. Natomiast mimo wszystko wierzę, że duża część z klientów, która zaznacza w okienku ekologia, rzeczywiście w tą ekologię wierzy. Natomiast też mimo wszystko nadal większość osób, to też bardzo zależy od usługi, bo mimo wszystko renowacja jest usługą, która kosztuje 100 zł, powyżej 100 zł. Mhm.
I tutaj klienci decydują się na nią ze względu właśnie na sentyment, na wygodę, na to, że te buty są po prostu dla nich ważne i chcą przedłużyć ich życie. W przypadku czyszczenia czy naprawy, które tutaj te usługi są znacznie tańsze, no to już jest po prostu często też wygoda, nieumiejętność zajęcia się takimi butami, czy po prostu przygotowanie ich na sezon, żeby wyglądały dobrze, schludnie. I to jest ta motywacja. Tak, to jest ta motywacja. Ja się bardzo cieszę i tak naprawdę to liczyłam na taką odpowiedź, że i nie jest to, tak myślę, jednak niespodzianką, jak się trochę w tej, nie wiem, no ekobańce mimo wszystko ciągle jednak pewnie siedzi i obraca, więc ten wzrost świadomości widzimy. Myślę, że to może być tak, że będzie albo już jest to pewien taki snobizm. Ja bardzo czekam na to, żebyśmy mogli chwalić się tym, że mamy coś starego, że mamy coś unikatowego. Tak jak teraz już nie wstydzimy się powiedzieć, że nie wiem, że tą super kurtkę kupiliśmy z drugiej ręki za grosze i to jest fajne. To już nie jest coś, czego się wstydzimy, więc pewnie też wszystkie te działania takie informacyjne, edukacyjne, które przy okazji się dzieją i też się w nie angażujesz, to jest coś, co potem zmienia jakby w ogóle obraz takiej usługi i takiego podejścia. Chciałam Cię zapytać o te doświadczenia związane z początkami, bo wydaje mi się, że często zapominamy i robimy taki duży skrót myślowy, tak też wiele osób o swoich firmach opowiada, czyli jest super pomysł, potem jest może trochę takich początkowych zawirowań, ale wszyscy ciężko pracują, no i nagle jest sukces, sypią się nagrody. Twój pomysł bardzo szybko został dostrzeżony i dostawałaś wiele nagród i w tej kategorii startup, i w kategorii marka kobieca, i no myślę, że to są takie momenty, które totalnie dodają jakby wiatru w skrzydła, ale czy w żagle, ale chciałam Cię zapytać o te cięższe rzeczy, o to, co trzeba było, wiesz, w sobie przerobić i z czym się zmierzyć, żeby firma, która już dzisiaj, tak zakładam, trochę okrzepła, bo ma te swoje 6 lat, wiele się pewnie wydarzyło, więc co było najtrudniejsze, tak wiesz, dla młodych marzycielek i marzycieli, którzy też chcą robić coś, w co bardzo wierzą, ale się boją? Ja myślę, że dla tych młodych marzycieli właśnie najtrudniejszy jest ten strach, więc ja tutaj namawiam do tego, żeby się odważyć, i mój przykład, nie chcę, żeby tutaj zabrzmieć jakoś tak na wyrost, ale wydaje mi się, że jest mimo wszystko bardzo dobry, bo początki były rzeczywiście z jednej strony super, bo pomysł właściwie od razu pierwszego dnia spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i klientów, i mediów, ale z drugiej strony to ogromne zainteresowanie przełożyło się na naprawdę lawinę błędów. Nawet nie wiem, czy jestem w stanie nazwać to błędami, pewnie tak. Po prostu ja nie byłam zupełnie przygotowana na taki sukces. Nie miałam odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, pieniędzy, znajomości, przygotowania i mogłabym tak wyliczać i wyliczać, czego nie posiadałam, i musiałam w bardzo krótkim czasie to wszystko zdobyć, i nie mając zupełnie czasu, to zdobywanie było bardzo nieumiejętne i doprowadziło do tego, że z jednej strony pojawiały się artykuły w prasie na temat genialnego startupu i ogromnego sukcesu, a z drugiej strony klienci wzywali policję do lokalu, bo myśleli, że ukradliśmy im buty, bo po prostu nie byliśmy w stanie, mimo naprawdę, bo po 2 miesiącach zatrudniałam 32 osoby, więc to też jest aspekt tego, że po prostu ja nie potrafiłam zarządzać zespołem, nie wiedziałam, jak go ułożyć, więc te 4 osoby odpowiedzialne za kontakt z klientem nie były w stanie odpowiadać na wiadomości, więc ktoś oddał buty, czekał na nie 2 miesiące, nikt nie odpisywał, więc wzywał policję, więc to też było takie, że rano udzielałam wywiadu, jak to jest odnieść sukces, a wieczorem jechałam do lokalu, żeby tłumaczyć się policji, że no przecież nie ukryliśmy butów, tylko no mamy problemy z odpisywaniem na wiadomości. I to był na pewno, myślę, że ten czas totalnie zmienił moje życie i mimo wszystko uważam, że bardzo się cieszę, że podjęłam tą decyzję, ale z drugiej strony no, był to, myślę, że w jakimś sensie najgorszy czas w moim życiu, bo
no czułam się totalnie przytłoczona tym wszystkim, byłam też zupełnie sama w tej firmie. Trochę mi oczywiście siostra pomagała od samego początku, no ale nie była to pomoc, to była bardziej pomoc w pracy nad butami, a nie w prowadzeniu firmy. Więc ja już o tych początkach wash opowiadałam i też się bardzo cieszę, że trochę odczarowałam ten paradygmat niepopełniania błędów przedsiębiorców, bo ja bardzo mocno wierzyłam w właśnie fakt tego, że jak się założy firmę, to jest różowo, kolorowo, można brać wolne, kiedy się chce i na konto spływają pieniądze. No okazało się, że zupełnie jest inaczej i dlatego też uważam, że takie otwarte przyznawanie się do błędów jest bardzo dobrą lekcją właśnie dla młodych przedsiębiorców. Błędy są tak jakby naturalnym aspektem naszego życia, nie tylko życia zawodowego, ale też prywatnego, więc namawiam do tego, żeby nie bać się o nich mówić. Myślę, że to jest w ogóle super, żeby o tych błędach, może nawet o tych lekcjach po prostu opowiadać, bo to chyba to decyduje tak w ostatecznym rozrachunku o tym, czy coś się dalej powiedzie, czy nie, to znaczy, czy działamy i uczymy się i jedziemy dalej, czy po takiej pierwszej porażce no gdzieś tam kończymy pod kocykiem i, no i się zwijamy. Czasem się zastanawiam, wiesz, przy takich właśnie młodych biznesach, na ile ta właśnie młodzieńcza brawura pomaga i to, że się nie wie, ile może rzeczy nie wyjść, jest tak paradoksalnie może nawet lepsze niż to, jak jesteśmy w jakiejś branży wiele lat i już wiemy, jak jest, nie wiem, trudna, skomplikowana i wtedy mam wrażenie, że czasem ta świadomość ryzyka może nas w ogóle wstrzymywać jeszcze bardziej. Myślisz, że tak z perspektywy byłoby ci, nie wiem, łatwiej z początkami firmy, gdybyś założyła ją na przykład kilka lat później, albo jeszcze czegoś nauczyła się, nie wiem, w teorii lub u innych? Miałaś takie rozkminki na ten temat? Tak, 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 jak najbardziej. No myślę, że no, założyłam drugą firmę, może w zupełnie innym charakterze i gdzieś tam również nosi znamiona innowacyjności, ale mimo wszystko uważam, że jest łatwiejsza, więc na pewno mając, no i też nie prowadzę jej sama, to jest ogromny plus. Także mając tą całą wiedzę na temat ogromnych trudności, ale też możliwości w kontekście prowadzenia firmy, to no na pewno zrobiłabym wiele rzeczy inaczej i zastanawiam się, na ile jest to młodzieńcza brawura, a na ile są to po prostu gdzieś tam też cechy charakteru, bo myślę, że teraz jestem na pewno bardziej odpowiedzialna i to w takim szerokim aspekcie odpowiedzialności, ale myślę, że podjęłabym taką decyzję na pewno raz jeszcze. No tylko bym się do niej znacznie bardziej przygotowała i to uważam, to czego zabrakło przede wszystkim na tamtym etapie, no bo w ciągu pół roku, bo tyle minęło od gdzieś tam wyciągnięcia brudnych butów do założenia firmy, to nie nauczyłabym się zarządzania zespołem, nie nauczyłabym się no, miliona jakichś takich kwestii biznesowych, które są potrzebne do prowadzenia takiej firmy. Ale przede wszystkim to, czego żałuję najbardziej, to, że nie rozmawiałam z ludźmi, którzy rzeczywiście na tym biznesie się znają. To też jest tak, że nikt by mi nie podpowiedział szczegółów na temat czyszczenia i renowacji butów, no bo to było zupełnie nowe. Natomiast na pewno ktoś by mi powiedział w kwestii księgowej, jak mam ułożyć pewne rzeczy, w kwestii prawnej, jak to powinno wyglądać, w kwestii gdzieś tam powiedzmy finansowej, jak powinna wycenić usługę, jak ją ułożyć, jak zaplanować. Więc na pewno było bardzo, bardzo dużo aspektów, których po prostu, z których pewnie sobie nawet nie zdawałam sprawy, a sama jestem teraz od kilku lat mentorką dla młodych przedsiębiorców i no jest wiele fantastycznych osób i wiele fantastycznych organizacji, które pomagają właśnie takim młodym przedsiębiorcom, którzy chcą założyć własny biznes i podpowiadają, na czym się skoncentrować, czego nie robić, co robić, też do kogo się zgłosić i to uważam, że jest coś naprawdę fantastycznego. Ja z tego nie skorzystałam i uważam, że tego mi pewnie najbardziej finalnie zabrakło. Ja się spotkałam z takim określeniem jak, wiesz, samotność przedsiębiorcy, czyli gdzieś taka trochę pustka, która
potrafi się pojawić, gdy zaczynamy z własną firmą i nie bardzo mamy w okolicy, czy na przykład w rodzinie, wśród przyjaciół osoby, które robią coś podobnego, nawet nie mówię o branży, tylko w ogóle jakby ten rozkręcają na przykład ten biznes. Trochę, myślę, taką odpowiedzią na to są też mastermindy i takie spotkania z innymi przedsiębiorcami na mniej więcej podobnym poziomie, ale fajnie, że mówisz o tych organizacjach. A dla tych osób, którym się teraz, wiesz, zaświeciła taka lampka pod tytułem, no właśnie, no to gdzie? To, co to są za adresy? Mogłabyś zarzucić jakimś przykładem, gdzie można takiego wsparcia szukać? Ja teraz jestem zafascynowana takim nowym tworem, się nazywa Hair Impact i od ponad tygodnia mam przyjemność być mentorką i uważam, że to jest super inicjatywa prowadzona przez super dziewczyny i skupiająca naprawdę bardzo, bardzo dużo fantastycznych kobiet, które pomagają właśnie młodym dziewczynom, ale starszym także, założyć własny biznes, czy wesprzeć już w biznesie, który prowadzą, więc to jest super. Jest również sieć przedsiębiorczych kobiet, gdzie również miałam przyjemność być mentorką, natomiast to są organizacje typowo kobiece, a mężczyźni też przecież chcą zakładać swoje startupy, więc takich inicjatyw jest naprawdę bardzo dużo, są też takie skoncentrowane na technologiach, są skoncentrowane na jakichś przeróżnych dziedzinach, ja nie jestem teraz w stanie wszystkich wymienić, ale wystarczy wpisać, są wszelkie akceleratory, więc naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Dodatkowo myślę, że to, czego ludzie się boją, a ja naprawdę do tego bardzo mocno zachęcam, żeby po prostu pisać do osób, które nas w jakimś sensie inspirują, które mają podobne biznesy i się nie bać. I oczywiście pewnie część osób nie odpisze, ale są też takie osoby, które nam mogą coś podpowiedzieć. Ja czasem dostaję takie wiadomości. Mm-hmm. Nie zawsze mam czas, żeby odpisać na nie od razu, ale strasznie się cieszę, że w ogóle ktoś miał odwagę zapytać i na tyle, na ile jestem w stanie, staram się pomóc. No i wierzę, że takich ludzi jest znacznie więcej, więc po prostu nie bójmy się. Tak, to jest fajne to, co mówisz o tym wsparciu, bo czasem tak paradoksalnie to wystarczy jedno zdanie, które nas na przykład wybije z jakichś utartych kolei. To nie musi być wiele, żeby gdzieś na przykład nie zboczyć. I fajnie już tutaj wprowadziłaś ten temat właśnie bycia mentorką, tak jak wspominałaś też o tym, że jesteś wykładowczynią. I ja bym teraz chciała właśnie porozmawiać trochę o kolektywie, bo wolisz o tym mówić w ten sposób. Chodzi mi o Szept Szum, czyli o to, co tworzysz właśnie jeszcze z dwoma innymi dziewczynami. I to jest ta myśl, żeby nie tylko na tym swoim podwórku rozwijać biznes, tylko właśnie, żeby pomagać innym. Więc powiedz, co was wyróżnia w tym podejściu do tego wsparcia, jakie oferujecie. Bo to jest super fajne. No myślę, że przede wszystkim koncentracja na społecznej odpowiedzialności i wdrażając wszelkie strategie, komunikacje, organizując sesje zdjęciowe i mogłabym tak wliczać wszystko, co zawiera się w tym słowie marketing, podejść do tego w odpowiedzialny sposób, nie tylko skupiając się na produkcie, na usłudze, tylko spojrzeć na ten produkt i na usługę w sposób odpowiedzialny, w jaki sposób można to w dobry sposób przedstawić. To też, na czym nam bardzo zależy, żeby ta komunikacja czy też strategia była transparentna, czyli żebyśmy mówili o tym, jakie to jest naprawdę, bo wydaje mi się, że nie wydaje mi się, tak jest, że to, co mi bardzo w całym świecie marketingowym, reklamowym przeszkadza, to bardzo często, ale też przede wszystkim w modowym świecie, no to, że nie wiemy, co kupujemy, że jasne są składy bardzo małymi literkami, ale tak jakby proces produkcji tego, no jest mnóstwo aspektów, czasem ciężko nawet te wszystkie kategorie wymienić, ale jest ich bardzo dużo i tej transparentności ona jest, bo nie chcę mówić, że jej nie ma, ale jest jej bardzo mało, więc my też staramy się, pracując z naszymi klientami, namawiać ich do tego, aby jak najwięcej mówili o tym, w jaki sposób właśnie produkt jest tworzony, w jakich warunkach i żeby komunikowali też te dobre praktyki, bo to jest kolejna kwestia, że
jest trochę problem. Ja myślę, że on też się coraz bardziej minimalizuje, ale w kontekście świadomości CSR-u. I że to nadal, to już jest coś, co znowu zaczyna być modne. Znaczy znowu, w sensie znowu mam na myśli, że tak jak ekologia. Ale często jest tak, że ktoś mówi, że no ja chcę robić CSR, ale tak naprawdę nie wie, co za tym stoi. Albo mówi, no ja chcę robić CSR i sobie myśli, że dzięki temu zwiększy sprzedaż, bo to jest modne. No i to nie o to chodzi, to zupełnie nie o to chodzi. Więc my też staramy się odczarować to podejście do CSR-u i gdzieś tam też zwiększyć świadomość. I bo trafiają do nas bardzo duże oferty, bardzo duże, bardzo różne oferty. I czasem są to oferty, które są zupełnie... nie koncentrujące się na CSR-ze, tylko po prostu jakieś takie bardziej ogólne, więc staramy się wdrażać jak najbardziej jest to możliwe tą społeczną odpowiedzialność, która ma naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo wymiarów. A jeżeli coś rzeczywiście zupełnie nie zgrywa się z tą odpowiedzialnością, no to też czasem po prostu rezygnujemy. No bo tak jak mówię, najważniejsza jest ta transparentność, więc skoro my namawiamy firmy do bycia transparentnym, no to my także takie musimy być, nawet nie musimy, chcemy. I jeszcze jeden aspekt, który myślę, że jest bardzo ważny. Każda z nas, w sensie ja, Ania i Ada, wywodzimy się z rynku reklamowego. Ada jest fotografem, Ania pracuje od ponad 15 lat w marketingu. Ja też zaczynałam swoją karierę właśnie w wieku 19 lat w mediach. I to, co nam bardzo przeszkadzało, to właśnie takie super konsumpcjonistyczne podejście i koncentrowanie się na tym tylko, żeby sprzedać. Gdzieś tam zapominając o rzeczach, które są znacznie, znacznie ważniejsze, więc wymyśliłyśmy sobie pewnego słonecznego, chyba to był lipcowego dnia, siedząc jeszcze w knajpie, bo była otwarta i dywagując na temat reklamy i marketingu, że właśnie taka, może nawet rewolucja to za duże słowo, ale ewolucja jest potrzebna i może spróbujemy. I właśnie tak zrodziło się Szeptrzum. Mnie ta koncepcja takiej pracy z markami, z firmami totalnie jakby urzeka, ale zastanawiam się teraz właśnie to trochę to, o czym wspomniałaś. Dla ilu firm dzisiaj ten CSR to jest taki, wiesz, plasterek, który właśnie ma, nie wiem, coś przykryć, od czegoś innego odwrócić uwagę i po prostu pozwolić marce no na taki trochę lifting, żeby po prostu dalej no, nadążała czy dotrzymywała kroku tym zmianom. A na ile dzisiaj też trafiają do Was firmy, dla których ta społeczna odpowiedzialność biznesu jest po prostu sercem i w ogóle powodem tego, dlaczego się, wiesz, zaczyna. Mam wrażenie, że twoja firma Wash to jest właśnie taki przykład, kiedy ten CSR nie pojawił się, wiesz, po trzecim roku, tylko po prostu on jest jakimś trzonem działalności. I teraz właśnie moje pytanie, jak to widzisz, wiesz, na tym naszym polskim rynku? Na ile to jest coś, co teraz wypada mieć i wypada robić, ale oby jak najmniej w to zainwestować i jak najmniej poświęcić i tak naprawdę, no, jak się zmienić, nie zmieniając siebie, bo to często są tego typu pewnie marzenia, a na ile to jest coś, na ile są takie firmy, które mówią, okej, my już chyba nie możemy tego robić po staremu i w ogóle wywróćmy wszystko do góry nogami, albo chcemy zacząć i zacznijmy od razu dobrze. Jak to widzisz? Ja myślę, że to przede wszystkim należy zacząć tego od koncepcji tworzenia firmy, bo jeżeli ta koncepcja jest stworzona w oparciu o wartości, to znacznie łatwiej, to nawet nie, to nie jest kwestia tego, że znacznie łatwiej zmienić jej strategię, bo ta strategia, ona już jest wpisana w działania firmy. Można ją tylko uwypuklić albo, więc my też trochę od tego zaczynamy, od tego, jakie są wartości, z jakiego powodu powstała firma i gdzieś tam w oparciu o to te aspekty, jak to dobrze powiedzieć, wyciągamy i gdzieś tam tworzymy z nich większy obraz. No ale są też firmy, które jak się pytamy o wartości, no to nie bardzo wiedzą, o co chodzi, więc staramy się te wartości stworzyć i w oparciu o właśnie o działalność firmy. No ale to jest też trudniejsze na pewno. Są też, ja tutaj mówię cały czas o mniejszych firmach czy organizacjach jakichś samorządowych, bo współpracujemy z różnymi
firmami, organizacjami. Natomiast w przypadku korporacji, no to jest to w ogóle super trudne, bo przede wszystkim w przypadku korporacji, no ta decyzyjność, ona jest bardzo rozwarstwiona i często jest tak, że aby firma podjęła jakąś decyzję, no to musi zgodzić się centrala, a w związku z tym, że centrala ma zupełnie inną strategię, którą wdraża na 50 różnych rynków, no to na pewno nie zmieni tej strategii na rynek Polski. I o ile jakieś mniejsze działania, spoko, chętnie podejmiemy, bardzo chętnie podejmiemy, bo CSR jest w modzie, no to już tak jakby większa strategia, no nie bardzo, bo nie zgadza się centrala. I żeby też dowiedzieć się, że centrala się nie zgadza, no to czasem muszą minąć 2-3 miesiące, aż ten mail dojdzie do osoby decyzyjnej. Więc to jest bardzo trudne. To jest też dla mnie trudne etycznie w niektórych przypadkach, bo ja się bardzo cieszę, że coraz więcej firm decyduje się na wdrażanie tej społecznej odpowiedzialności biznesu do strategii swoich firm, ale ja wiem, że od czegoś trzeba zacząć. Natomiast jeżeli jakaś firma 95% swojej działalności koncentruje na bardzo negatywnym wpływie na środowisko, a 5% dotyczy tej społecznej odpowiedzialności biznesu, no to ja mam z tym trochę problem. Ja nie mam jeszcze gotowej odpowiedzi, bo gdzieś tam od kiedy właściwie zaczęłam się zajmować CSR-em tak gdzieś bardziej, nawet bardziej naukowo, to gdzieś tam ten problem, to pytanie się pojawiło w mojej głowie i nadal nie znam na nie odpowiedzi, ale wierzę też bardzo mocno w to, że ta strategia CSR-owa, ona musi być nieodłącznym elementem działań firm małych, dużych, średnich, korporacji, ze względu na zmieniające się warunki, ze względu na zmiany klimatyczne, ze względu też na naszą świadomość, że my jesteśmy tym konsumpcjonizmem trochę zmęczeni. I myślę, że to się wydarzy, no ale też w przypadku takich dużych korporacji, no to z jednej strony jest ta decyzyjność, o której mówiłam, a z drugiej strony dla niektórych firm, powiedzmy, pozbycie się plastiku z procesów produkcyjnych, no to nie jest zmiana, jak w przypadku małej czy średniej firmy, na tygodnie czy miesiące, tylko jest to zmiana na wiele lat. Więc staram się wykazywać delikatnym zrozumieniem, ale też sobie myślę, że to takim Coca-Cola jest dobrym przykładem takiego greenwashingu i tego, to chyba była bardzo znana taka akcja CSR-owa sprzed chyba 2 lat na temat wysyłki butelek plastikowych. I to jest dla mnie taka działalność, która jest zupełnie nie o to chodzi w CSR-ze. Nie chodzi o to, żeby promować ograniczenie zużycia butelek plastikowych, wysyłając butelki plastikowe. Więc to generalnie też ten problem greenwashingu czy pinkwashingu jest, jest taką straszną zmorą i też jest taką antytezą transparentności, na której nam tak bardzo zależy. Więc no ja mogłabym o tym mówić i mówić, bo to też jest część gdzieś tam wykładów, które prowadzę, więc to też mnie niezwykle to fascynuje. Ale już skończę na tym. Nie, wiesz co, mnie i mam nadzieję, że przynajmniej część słuchaczy i słuchaczek też się tutaj jakoś rozpala wyobraźnia, bo no, dla mnie to jest przede wszystkim super istotny temat, bo i też mam takie zawsze znaki zapytania, czy lepiej, żeby duża firma robiła coś dobrze w obszarze 5 czy 10%, czy to jest jakby, wiesz, gra warta świeczki, no ale potem sobie myślę, no kurczę, jest, jeśli ona ma tego zupełnie nie robić, bo te jej 5% to może być dużo więcej niż, wiesz, wszystkie małe, drobne manufaktury, które zrobią coś na 100%, ale dalej sumarycznie to jest temat, jakbyśmy porównali skalę tych zmian, to może lepiej, żeby duży zmienił się trochę, niż żeby kilka małych firm zmieniło się bardzo. To jest, no chociaż to są takie dylematy, no z tych, myślę, antycznych, bo też tutaj wchodzą te intencje w przypadku dużych graczy, niekoniecznie czyste, no ale z drugiej strony też oceniamy te realne działania i wpływ i może czasem
z niektórych rzeczy też warto ich rozgrzeszyć. Ale wiesz co, wspomniałaś tutaj o pinkwashingu i myślę sobie, że to jest coś, o czym dużo rzadziej słyszymy i mówimy niż o greenwashingu, bo to już myślę jest przerobione przez tych, którzy gdzieś się w tych ekologicznych środowiskach jakoś tak rozgościli. Powiedz o tym w kilku zdaniach, jak ty go rozumiesz i gdzie go dostrzegasz, tak żeby to, wiesz, jakoś zarysować i nie zostawić bez śladu. Tak, to jest wykorzystywanie środowiska LGBT i wsparcia osób LGBT poprzez działania reklamowe, marketingowe. I w Polsce bardzo ciężko jest mi przywołać jakiś przykład, no bo no niestety z ogromnym bólem serca to mówię, ale mamy no potworną sytuację, jeżeli chodzi o wsparcie osób LGBT jako taką, bo jest zupełnie na odwrót przez sytuację polityczną. No więc też firmy w jakimś sensie, super, że w ogóle... I z tego się bardzo cieszę, że firmy wspierają, my też w WashWash staramy się wspierać osoby LGBT i gdzieś pokazywać im, że jesteśmy z nimi, bo wiem, że w tym kraju jest im strasznie ciężko żyć, ale na takie większe kampanie raczej firmy się nie decydują właśnie przez... Ryzyko, nie? Przez ryzyko. Więc jak już takie kampanie są w Polsce, to raczej są one pozytywne, jak na przykład Ben & Jerry. Z drugiej strony to jest też ciekawe, jak czasem można oberwać i za to, że się wspiera, i za to, że się nie wspiera, więc to jest w ogóle inny pewnie temat. Wiesz co, zawijając już do brzegu, chciałam teraz z tej takiej skali makro zejść do tej bardzo strefy codziennej i prywatnej i zapytać ciebie, jaką ty masz relację, wiesz, z ubraniami, z butami? Trochę od tego się zaczęło, no to może do tego dojdziemy. Co to, co wiesz o świecie, o rzemiośle, o zero waste albo less waste zmieniło, wiesz, w twoim byciu konsumentką? Zwłaszcza, że powiedziałaś o tym, że wiesz, masz do mody słabość, więc jak to godzić? Tak. No, ja mam do mody słabość rzeczywiście od dziecka, bo jak też przeglądam swoje zdjęcia z dzieciństwa, to zawsze jestem jakoś przedziwnie ubrana i mama twierdzi, że ja po prostu sobie wybierałam rzeczy z szafy i gdzieś tam stylizowałam się. I ta miłość nieprzerwanie trwa. Ja uwielbiam ubrania, uwielbiam się, powiedzmy, przybierać, stylizować. I też miałam wczoraj taką ciekawą rozmowę z koleżanką na temat tego, że to, w jaki sposób jestem ubrana, dodaje mi albo bardzo dużo energii, albo zabiera mi bardzo dużo energii, więc ja przywiązuję ogromną wagę do tego, w co jestem ubrana. Natomiast jeżeli chodzi o takie odpowiedzialne podejście do tego tematu, to znowu tutaj wracając do początków, to powołam się na mamę i babcię, bo zarówno babcia była krawcową, mama jest hobbystycznie krawcową i przed tym jeszcze jak upcycling w ogóle istniał, to pojęcie istniało w Polsce, no to moja mama już się tym zajmowała i przerabiała i ona, no, moja mama właściwie od kiedy tylko dostała na swoje 18 urodziny, czyli dawno, dawno temu maszynę, to zaczęła szyć i aż do teraz jest bardzo często, jak się spotykam z mamą, to mama siedzi przy maszynie i coś przeszywa, doszywa i to jest super, super fascynujące, więc tak naprawdę ja lubię swoją szafę, ale najbardziej to lubię szafę mamy i babci, bo tam są, mama i babcia też mają taką słabość do tego, żeby... Właśnie to nie jest słabość. One nie wyrzucają rzeczy. Więc naprawdę tych szaf, szczególnie u babci, jest cała masa i są tam no, fantastyczne perełki. Naprawdę w świetnym stanie. No więc ja od dziecka, jeszcze jak właśnie to było niemodne, to chodziłam w ubraniach mamy czy babci. Teraz i wtedy trochę się tego wstydziłam, bo rzeczywiście powodem do dumy była nowa bluzka z Zary, a nie bluzka uszyta przez moją mamę w latach 70., mimo że jakościowo była znacznie, znacznie lepsza. I oczywiście, że miałam też taki epizod w swoim życiu. Pamiętam, że jak już dostałam pierwszą pracę, miałam swoje pieniądze, to wyjazd do Złotych Tarasów czy Arkadii na zakupy w sieciówkach, no był fascynującym przeżyciem i też w jakimś sensie dzięki temu czułam się
taka jak inne dziewczyny, bo miałam rzeczy z sieciówek, a nie tylko upcyclingowane rzeczy mamy i babci. Natomiast teraz strasznie się z tego cieszę, że to się zmieniło i rzeczywiście bardzo często słyszę, wow, jak zakładam jakiś płaszcz, nawet płaszcz dziadka oversize'owy, szyty w jakichś zakładach pod Warszawą. Więc generalnie staram się, nie twierdzę, że ja nie kupuję ubrań, bo kupuję ubrania i gdzieś tam mam, tak jak mówiłam, mam do nich dużą słabość, ale staram się robić to w bardzo odpowiedzialny sposób, czyli rzeczywiście jak czegoś potrzebuję albo jak coś nie zafascynuje, bo też są takie momenty, to na początku szukam tego z drugiego biegu, czyli na Vinted, na Less Up, czy po prostu gdzieś, gdzie rzeczywiście to nie jest nowe ubranie, tylko jest to ubranie używane, więc też cieszę się, że coraz więcej firm wdraża taki model, jak na przykład Zalando, teraz też sprzedaje używane ubrania i używane buty. No i też uwielbiam second handy i tylko jak gdzieś jestem w jakimś innym mieście, to jest to oprócz muzeum czy galerii sztuki, to jest taki punkt, który zawsze odwiedzam. I już tak na koniec podsumowując, to też jest dla mnie bardzo ciekawe, że teraz bardzo się to zmieniło i powodem, oczywiście może to też jest bańka, ale powodem do wstydu, powiedzmy do jakiegoś tam wstydu, jest kupienie bluzki w Zarze, a bycie modnym i bycie na czasie jest kupienie bluzki w second handzie czy bluzki z drugiego obiegu. Więc bardzo, bardzo się cieszę, że tak to wygląda i cieszę się też, że teraz te 19-20-letnie dziewczyny nie muszą się wstydzić tego, że mają bluzki, czy generalnie ubrania po babci czy po mamie, tylko mogą je nosić z dumą, więc to jest super. Mhm. Te zmiany, mam nadzieję, że nie widzę tego, wiesz, przez pryzmat znowu jakiejś takiej swojej najbliższej okolicy, która na pewno jest jakimś wycinkiem, powiedzmy, większej całości, ale faktycznie mam wrażenie, że jakoś przyspieszyliśmy z tymi zmianami, że zresztą może taka jest trochę natura ludzi w Polsce, że my tak jakoś szybko nadrabiamy pewne zaległości i tutaj wydaje mi się, że też jakoś odrabiamy lekcje. Ty i ja mamy kontakt z młodymi ludźmi przez wykłady i zajęcia, jakie prowadzimy, to myślę, że też potwierdzisz, że widzisz, nie? Pewnie na przestrzeni lat, jak zmienia się w ogóle ich podejście do takich odpowiedzialnych biznesów i że oni też, myślę, że zupełnie inaczej planują też swoje kariery i już mam nadzieję, że to nie są puste deklaracje, że nie tylko ten szybko zaciągnięty kredyt na pierwsze mieszkanie jest główną i jedyną motywacją do tego, żeby podjąć pracę w ogóle gdziekolwiek, przy czymkolwiek, a jakby wiesz, wartości to po południu. Obserwujesz coś takiego u siebie? No pewnie na tym kierunku to już jest taka trochę oczywista oczywistość. Tak, 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 jak najbardziej. To też jest tak, że ja w tym środowisku się bardzo mocno obracam. Mieszkam też w Warszawie, więc to wszystko jest taką bańką. Ale zauważam to mimo wszystko również poza Warszawą, bo było kilka takich sytuacji, zresztą ostatnio mi, jak byłam właśnie w takim bardzo dużym second handzie pod Kaliszem, pani pakując ubrania, które kupiłam, powiedziała z dumą, że ona już nie używa plastikowych toreb, że używa innych toreb do pakowania i że to jest, super ekologiczne. Więc wydaje mi się, że ta świadomość rzeczywiście się zmienia i wydaje mi się nawet, że to nie są małe kroki, tylko te kroki są już coraz większe. Dlatego też ja jestem taką ogromną orędowniczką tego, żeby jak najwięcej o tym mówić i też tego, w co bardzo dużo osób, neguje, a ja gdzieś tam mimo wszystko w to wierzę, że siła rzeczywiście tkwi w jednostce i że bardzo ciężko jest nam wpłynąć na decyzje korporacji, na decyzje rządów czy organizacji, ale na naszą decyzję możemy wpłynąć tu i teraz. I jeżeli my podejmiemy jakieś odpowiedzialne działanie i o tym odpowiedzialnym działaniu będziemy mówić mamie, siostrze, koleżance, czy generalnie opowiadać o tym innym, to jest bardzo duża szansa, że oni też wdrożą te działania do swoich nawyków, codziennych nawyków i powiedzą o tym kolejnej osobie i kolejnej i zrobi się z tego lawina i to już będzie miało rzeczywiście
wpływ na znacznie więcej osób, więc no więc ja jestem z natury optymistką, więc jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że jakbyśmy przeprowadzały taką rozmowę za kilka lat, to takich pytań już po prostu nie będzie, bo będzie to normalne. Oj, byłoby super. Myślę sobie, z tą nadzieją i z tym optymizmem, zobaczyłam u Ciebie na półce wśród książek najnowszą Rebekę Solnit, Matka Wszystkich Pytań, i myślę sobie, że Solnit to jest właśnie taka babka, która mówi bardzo dużo o świecie, a zawsze na końcu zawija do tego, że wszystko zaczyna się od nas. No i bez tej zmiany to w ogóle no jakby nie ruszymy. Duże zmiany też zaczynają się od jakiegoś ciśnienia oddolnego i mnie się podoba zawsze takie porównanie czy metafora grzybni, że coś już tam pod spodem buzuje i w pewnym momencie wybucha właśnie dlatego, że milion małych robaczków zrobiło milion małych gestów, więc no to życzmy sobie i światu, żeby nam się chcieć i żebyśmy próbowali zgodnie z tymi wartościami nie tylko żyć po robocie te kilka godzin, tylko pracować i tak zmieniać firmy, organizacje i jakieś swoje też codzienne wybory, żeby no żebyśmy zdążyli, nie? Zanim to wszystko diabli wezmą albo inne klimatyczne katastrofy. Bardzo Ci, Martyna, dziękuję za tą rozmowę i mocno kibicuję wszystkim tym działaniom, które robisz. Bardzo dziękuję również za rozmowę i dziękuję za kibicowanie.